Hej, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym zabójcy na S40 polskim i będziemy sobie tutaj cisnąć lochy, dlatego że długo odcinka z tego zabójcy nie było, no i procenty na lochy naprawdę są już w tym momencie sensowne, dlatego że moje najmniejsze procenty to jest 0,48 na tego sami wiecie kogo, czyli bossa tutaj w szkole magii. Oprócz tego mamy na Surtra 0,78, jeżeli dobrze pamiętam, tutaj na Meduzę 1,30, no i na Wiedźmę mamy prawie 7%. Także chyba dzisiaj wszystkie 4 lochy ubijemy. Zobaczymy jak to dalej będzie szło. Tak czy inaczej wypada w końcu jakiś level na tym zabójcy wbić. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę. W tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać komentarze, jak tam wam idzie standardowo na waszych postaciach. Co tam u was słychać, jaki macie najwyższy level w tym momencie w Shakesie. Chętnie sobie o tym wszystkim poczytam. Jeżeli chodzi o mojego zabójcę, no to mówię, długo odcinka z niego nie było, natomiast oczywiście robimy codziennie tutaj te codzienne czynności, no i powoli ten zabójca sobie progresuje. W tym momencie mamy już 534 level, no ale głównie oczywiście skupiamy się na statystykach, dlatego że statystyki, no wiadomo, lecimy pod golda, tak naprawdę od momentu kliknięcia lochów, końca tego stopowania tych lochów, no i lecimy pod tego golda. W tym momencie mamy już prawie 36 tysięcy zręczności w podstawie, no i mam tutaj 30 tysięcy HP w podstawie. Moją, powiedzmy, taktyką na tego zabójcę to jest około 5000 podstawy z ręki więcej od HP, czyli teraz sobie dobiłem 35 tysięcy z ręki, potem 30 koła HP, teraz lecę do 40 koła z ręki, potem do 35 koła HP i tak dalej, i tak dalej. Te 5000 różnicy, nazwijmy to, planuję sobie tutaj utrzymywać, zobaczymy jak to wyjdzie. Jeżeli chodzi o boczki i szczęście, to oczywiście od dawna nic nie dawałem. No i teraz tak, jeżeli chodzi o jakiś tam progres mojej postaci, no to oczywiście niedawno był legendarny loszek. Przebrałem tutaj z tego co pamiętam wszystko, chyba mam wszystkie nowe itemy, jak widzicie rozrzut naprawdę sensowny, wszystko tutaj zrobione ok. Jestem na etapie wymiany gemów, dlatego że już w tym momencie lecą mi gemy po 1800+, no a co niektóre mam jeszcze po 1700 legendarne, więc te gemiki powoli zmieniam. Także oczywiście mówię, postać non stop progresuje, postać tutaj non stop, można powiedzieć, pnie się w górę i oczywiście rośnie w siłę. Jeżeli chodzi o jakieś poboczne rzeczy, to już wam tutaj pokazuję, tu mogę z tego co widzę brońkę, w ogóle tak, itemki mamy no tak dziwnie poulepszane, to możemy razy 18 wbić powiedzmy, no tak w cały świat, już tutaj powoli się staram razy 20 mieć wszystko, natomiast to jak widzicie na niektóre itemki nie starczyło mi surek, no i tu mamy brońkę razy 19, ten wisiorek razy 19, klatę razy 18, no a całą resztę razy 20, więc mówię, tych surek jeszcze troszeczkę potrzebujemy, głównie oczywiście kryształu. Dobra, lecimy dalej, jeżeli chodzi, mówię, jakieś codzienne czynności, codzienne tutaj funkcje, nazwijmy to, to już wam pokazuję, tylko niestety w sumie to kalendarz mogę odebrać, więc mogę to zrobić tak. No i cyk, mamy 59 aurę i pół, także jeszcze 7 poziomów aury, no i mamy maksa, także powolutku do tego się zbliżamy. Jeżeli chodzi o jakieś tam rzeczy poboczne, zarządca areny oczywiście już dawno skończony, zbrojownia, no tak widzicie, no już wcześniej widzieliście jak się prezentują moje surowce, jeżeli chodzi właśnie o tego zabójcę. Kryształ, przede wszystkim potrzebujemy kryształu, no ale większość itemków już ulepszonych razy 20 mamy, więc jesteśmy już bliżej niż dalej oczywiście, wiadomo o co chodzi. Teraz tak, Wiedźma, czy ona coś tu dzisiaj ode mnie potrzebuje? Nie, z tego co widzę nie, brońki, ale tych broni oczywiście do niej nie wrzucamy. Pupilki wyglądają tak, pupilki są na naprawdę wysokim poziomie, ale to głównie z tego powodu, że ja kilka edycji Helevatora cisnąłem tutaj głównie na jedzonkach. Od pierwszego pomieszczenia do ostatniego w Helevatorze używałem tych jedzonek, które boostują oczywiście drop, czyli tam golda, te piekielne żetony i generalnie cały drop z Helevatora boostują, w tym właśnie te jedzonka, tak jak wspomniałem, więc jedzonek mam tu naprawdę dużo. Zobaczcie, mamy 3200 powiedzmy około, 3500 światła, gdzie na Magusiu, który jest kilka miesięcy starszy, no wygląda to bardzo podobnie. Zobaczcie, Maguś wystartował 9 lipca 2021 roku, no a tutaj S40, jeżeli dobrze pamiętam, jakoś w październiku, dokładnie, 8 październik. Dzięki temu, że głównie na zabójcy, bo tutaj wiadomo, walczyliśmy o pierwsze miejsce z gildią w tym Helevatorze, ja starałem się dorzucić od siebie jak najwięcej tych żetonów zdobyć, no to dzięki temu tych jedzonek też bardzo dużo nadrobiłem, no i poziom karmień mamy bardzo podobny co właśnie na Magu, no a 3 miesiące różnicy dzieli te dwie postacie. W każdym razie jedzonka wyglądają tak, żywioły wyglądają tak, już oczywiście zbliżamy się powolutku do zamknięcia wszystkich żywiołów. Lożki, nic nie klikałem od ostatniego odcinka, wiadomo, ja to wszystko zostawiam na odcinki, tu mamy wszystko pozamykane, dzisiaj bardzo możliwe, że zamkniemy sobie ten loszek,
loszek, ten loszek, no i zostaną nam tylko dwa lochy i oczywiście ten, ale jego odblokujemy dopiero na poziomie 600, także jeszcze długa droga. Dobrze, lecimy dalej, twierdza. Jeżeli chodzi o twierdzę, kopalnia klejnotów buduje nam się 89, wszystko inne co potrzebne jest na maksa, tu jakby wiadomo, no i kopalnia złota poziom 74, nic mi się nie buduje w tym momencie, bo nie mam dusz. Jak będę miał duszę, to oczywiście tą kopalnię będę leciał dalej, tak czy inaczej, no mam już ją na poziomie 74. Gildyjka, top 1 od dłuższego czasu, ciągle tutaj w zasadzie atakujemy gildię top 2, jak widzicie, no mamy ponad 2000 punktów czci przewagi, tak więc po prostu gildia, no już zdecydowane top 1, już tutaj nawet nie ma większych jakichś tam trudności w walkach, non stop wygrywamy, także już tutaj gildyjka się wyklarowała właśnie na pierwszą lokatę. Pojawił się nowy najwyższy level na serwerze, do czego zaraz oczywiście przejdę, natomiast no mówię, gildia poziom, gildii 480 średni, tutaj hydrę mamy 12-głową, chyba dzisiaj zbijemy, bo ja to nagrałem dość wcześnie, więc będzie 13-głowa, mamy 19% HP tylko, tak więc tak gildyjka się prezentuje. No i tyle, i tak naprawdę tyle, teraz rankingi na szybko wam pokażę gildię, no to widzicie jak to wygląda, mamy tak naprawdę w top 10, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, w top 10 mamy 5 gildii, które podlegają pod nas, wszystkie oczywiście Royal to są nasze gildie, tak więc zaplecze graczy jest naprawdę duże. Jak tutaj serwer się będzie jeszcze bardziej starzał, chociaż on już i tak ma 2,5 roku z tego co widzę, jak będzie coraz starszy, będzie więcej graczy się wykruszało, no to oczywiście mamy duży zapas i będziemy te braki uzupełniać. Wiadomo jak to wygląda na starych serwerach, zwłaszcza polskich. Twierdzę niezbyt istotne, tu jeżeli chodzi o pupile, no to też niezbyt istotne. Tak naprawdę tak się prezentuje ten ranking, no ale jest on dość losowy, wiadomo jak to wygląda. No i podziemia też za bardzo nieistotne. Natomiast gracze Rondon, tutaj Rondon, czyli nowy najwyższy level na tym serwerze. W ogóle sporo osób oczywiście kliknęło lochy. No i tutaj mamy Doczka, który ma 533, jest tuż za nami jeżeli chodzi o level. Mamy jeszcze Karon Dora, który również ma 533, no i z takich wyższych leveli to tyle. Natomiast Rondon nie tak dawno kliknął, chyba dokładnie w połowie grudnia, jakoś na legendarnym lochu kliknął sobie loszki, no i zobaczcie, wbił 4 levele więcej aniżeli my. Rondon tutaj bardzo długo stopował te lochy, chyba jakoś do poziomu, nie wiem, 4,95 albo coś takiego, no i tą przewagę expa sobie zrobił ogromną. Możecie go kojarzyć, jest to lechu.pl, pewnie tam znacie z innych serwerów, ewentualnie z jakichś komentarzy na YouTubie czy coś. W każdym razie bardzo sumienny, cierpliwy i generalnie mądry gracz. Tutaj go pochwalę, no ale właśnie dzięki temu, że tak sumiennie sobie klikał, długo te lochy stopował, no to ten level najwyższy na serwerze wbił. Tak więc mówię, pojawił się nowy najwyższy level na serwerze, warto to odnotować i oczywiście szczere gratulacje z mojej strony. Natomiast tak, jeżeli chodzi o jego statystyki, no to mamy 30 tysięcy, 30,5 powiedzmy tysiąca siły w zaokrągleniu, no i 23,5 tysiąca wytrzymałości, co daje nam łącznie 30 plus 20 to jest 54, w zaokrągleniu 54 tysiące ogólnie podstaw, no a my mamy 60, powiedzmy w zaokrągleniu 6 tysięcy, tak więc no zdecydowanie mamy więcej podstaw, przez to, że szybciej na tego golda przeszliśmy, szybciej te lochy kliknęliśmy, no to statystyki mamy o wiele mocniejsze, ale oczywiście mówię, jeżeli chodzi stricte o level, jeżeli ktoś chce mieć jak najwyższy level, to warto, żeby te lochy dłużej stopował, później je kliknął, bo wychodzi potem właśnie taki Rondon 539 prawie level, no i dominacja tego serwera pod względem levela, ciężko będzie komukolwiek go, wydaje mi się, już w tym momencie dogonić, bo po prostu mówię, no już większość osób te lochy kliknęło, no i tak to wygląda. Warto też oczywiście odnotować, że Rondon ma tutaj słabsze statystyki, ma słabsze gemy i tak dalej, co za tym idzie, na pewno ma mniej lochów klikniętych aniżeli my. Rondon, jeżeli to oglądasz, możesz napisać w komentarzu, jak to u ciebie wygląda, no ale mówię, na pewno jak tutaj się zrówna z nami lochami, to jeszcze większą przewagę levela sobie zrobi, także to mówię, warto odnotować, bo tak po prostu jest. Dobrze, no i tak naprawdę tyle, zerknijmy sobie jeszcze, czy mamy wszystko na pewno zaczarowane, czy mamy wszystko ulepszone, tutaj bucików nie musimy, jeżeli chodzi o runki, to jest wszystko ok, tu jeżeli chodzi o ulepszenia też na szybko przelecę, oczywiście wiadomo, pachołki mają tylko i wyłącznie razy dwa poulepszane te itemy, nie ma potrzeby na ten moment więcej, ale tutaj głównie chodzi mi o runy, tu zobaczcie, brońki nie ma magui zaczarowanej, to też warto zrobić, jeżeli chodzi o kunegundę, to mamy, o zobaczcie, tutaj trzeba razy dwa ulepszyć, tutaj paseczek razy dwa, ja zawsze zapominam to robić, bo wiem, że zawsze przed odcinkiem po prostu to sprawdzam i ulepszam ewentualnie, żeby wszystko się zgadzało. Dobra, Barbara sprawdziłem, okej, czyli mamy wszystko dobrze, no i teraz lecimy, zrobimy sobie arenkę.
na wszelki wypadek, jakbyśmy tutaj wbili kolejny level, bo wiadomo, kolejny level to po prostu mniej expa z tej areny, tak więc to musimy zrobić jeszcze przed klikaniem i tak naprawdę tyle, to sobie zrobimy, zrobimy te 10 walk, dostaniemy expa, jeszcze się tutaj przeloguję na wszelki wypadek i lecimy w lożki. Zaczynamy od tego, który nam daje najwięcej expa, czyli od Wrednej Wiedźmy, na którą mamy, tak jak wspomniałem, prawie 7%, to jest naprawdę bardzo dużo, no i chyba dość szybko ją tutaj ubijemy, dokładnie, cyk, Wredna Wiedźma nam padła. Zobaczmy, co dostaliśmy, jakiś paseczek dla zwiadowcy, minus 44, bardzo słaby, od razu leci do rozmontowania i oglądamy tą waleczkę. Ostatnio, zobaczcie, lochy klikałem tutaj 13 listopada, z tego co widzę, nekromantę ubiłem, czyli ponad 2 miesiące temu, 2 miesiące bez klikania lochów na tym zabójcy. Zobaczmy, Barbar, no Barbar trochę zrobił, nie ma co ukrywać, Maguś chyba trochę mniej niż Barbar, no i tutaj Kunegunda, Kunegunda bardzo dużo, Kunegunda bardzo dużo HP zbiła, mimo że Wiedźma to jest mag, to mimo wszystko ta Kunegunda bardzo nam tu pomogła, no i mamy 300 milionów expa zainkasowane. Dobrze, lecimy dalej, teraz kolejnego mamy, powiedzmy, tą meduzę, to jest 1,30%, ona ma tutaj odporność na zimno, czy my możemy coś pozmieniać, teraz tak, no właśnie, my tu mamy dwie runki na zimno, zobaczcie, spróbuję pozmieniać, mamy tu ogień, cyk, i tutaj by wypadało jeszcze zmienić błyskawice, dobra, to akurat będzie dobre pod nią, tu mamy ogień, tu mamy zimno i tu mamy błyskawice, więc jeszcze temu wypadałoby zmienić, no broni mamy akurat dużo, zobaczcie, błyskawice, cyk, właśnie po to są te bronie. Ja często zostawiam jakieś bronie z legendarnego lochu, raz, że opłaca się je rozmontowywać, no a dwa, że mamy właśnie zapas tych runek, zobaczcie, ja tu mam bardzo dużo tych broni, mamy zapas runek i zawsze możemy tym wachlować przed klikaniem lochów, żeby właśnie się dobrze uzbroić pod tą meduzę. I sprawdźmy teraz z ciekawości, bo na meduzę na tych starych runach miałem 1,30%, a jak zmieniłem te runki w broni, to raczej mi to dość mocno wzrosło. Tutaj sobie klikamy S40, cyk, no i dokładnie, na meduzę mamy 8% prawie, a było 1,30. Zobaczcie, to pokazuje, jak dobrze jest się po prostu uzbrajać pod konkretny loch, zwłaszcza na tym etapie gry, w takim, powiedzmy, late game'ie, no bo to daje bardzo, ale to bardzo dużo. Dobra, lecimy. Tą meduzkę znowu powinniśmy szybko ubić. Cyk, cyk, to jest już 4 na 10 w górze Olimp. W ogóle jak ja mam lochy na magu? To też jest ciekawe, nie to konto, mylą mi się awatary. Tu mamy maga, tutaj mamy siódmego, czyli tego samego, i tu mamy szóstego, ok, czyli tu ubiłem meduzę i jeszcze tą Atenę ubiłem, no i pozostaje lochy zamknięte. Ciekawe, czy się dzisiaj zbliżymy, albo po prostu będziemy na tym samym etapie co mag, jeżeli chodzi o lochy, no ale to musimy zobaczyć w trakcie. Natomiast no, haniebny handlarz jest not possible, to już widzę w tym momencie, także haniebnego handlarza już niestety na 100% nie ubijemy, no ale dobra, zajmiemy się najpierw tą meduzą, tą meduzkę sobie ubijmy i zobaczymy, jak to nam dalej pójdzie. No ten 5-3-5 level fajnie by było wbić. No my tutaj ubijemy, nie wiem, no maksymalnie 5, myślę 6 lochów, 6 razy 3, no to jest 1 800 000 000 expa. Także no powiedzmy level i troszkę, level i tam 1/5 levela, więc no maksymalnie ten 5-3-5, może 5-3-5,5 i to wszystko, co z samych lochów wyciśniemy, no to już jest niestety ten etap, to jest ten etap, gdzie no widzicie sami, ja odcinek mogę nagrywać raz na 2 miesiące, raz na 3 miesiące, bo wtedy dopiero jakieś sensowne procenty się pojawiają, wtedy dopiero coś się dzieje, no lipa, generalnie lipa, ale tak to wygląda, tak wygląda content na takim wysokopoziomowym levelu. Zostały nam tak naprawdę dwie postacie do ogrania, na EU10 planuję grać jednak berserkiem, miałem grać druidem, natomiast ten druid jest zbugowany i szczerze mówiąc nie na ten moment zbugowany, jak ja to nagrywam, nagrywałem wam na ten temat film zresztą, to raz, a dwa, nie mam jakoś ochoty grać tym druidem, jakoś mi ochota po prostu odeszła, mam ochotę na berserka, mam najzwyczajniej w świecie ochotę na berserka i chyba tym berkiem na EU10 sobie przytryhardujemy, potem nam zostanie druid, którym najprawdopodobniej zagram na EU15, no i co, i tyle, i tak naprawdę już będziemy mieć wszystkie klasy postaci, wszystkimi klasami będziemy, wszystkie będziemy mieć ograne i tak dalej, więc będziemy musieli czekać na jakieś nowe klasy postaci. Pamiętamy, jak wybieraliśmy nekromantę, jak tam było głosowanie, jaką nową klasę postaci gracze chcą do gierki, no to mieliśmy właśnie nekromantę, mieliśmy doktora Plagi i mieliśmy Trickstera. Prawdopodobnie, ja tak uważam, te klasy postaci będą wychodzić co roku na Halloween, bo to są właśnie takie halloweenowe klasy postaci, no i pewnie, skoro już mieli koncepcję na pozostałe dwie klasy, po tym jak wszedł ten nekro, no to jeszcze tego doktora Plagi i tego Trickstera w gierce uświadczy. Tylko mówię, w tym Halloween, w tym roku, w sensie na przyszłe Halloween pewnie wyjdzie jedna klasa i może za rok wyjdzie kolejna. Tak mi się wydaje, nie wiem jak to do końca
wygląda, szczerze mówiąc, ale coś, no oczywiście to są tylko moje takie predykcje, przeczucia, wiadomo. Natomiast, no, tak jak wspomniałem, raczej tak będzie to wyglądać, więc jeszcze na pewno dwie klasy postaci nam dojdą. Mam dużo tych kont, ale no, jako content creator, który tak naprawdę niemalże codziennie robi streamy na Twitchu, stara się regularnie jakoś te odcinki nagrywać, coś tu robić, kombinować i tak dalej, no to oczywiście tych kont potrzebuje dużo, no bo jak już dochodzimy do takiego etapu, jak jesteśmy na Zabójcy, to widzicie, że tego kontentu, no nie ma tutaj za wiele, nie? Nie ma za dużo do roboty i wygląda to po prostu tak, jak wygląda. Dobra, no powiem wam tak, na meduskę mamy prawie 8% i jest lipa, jest naprawdę duża lipa, bo nie chce nam coś ta meduza paść. Szkoda, nie wiem z czego to wynika, no ale zanim przejdziemy do Surtra, zanim przejdziemy do sami wiecie kogo, no to musimy tą meduskę ubić, bo na przykład Surtr, z tego co pamiętam, ma odporność na ogień, więc znowu trzeba będzie te runki przekładać, jakieś tam inne ogarniać, żeby po prostu pod tego Surtra się uzbroić. Było bardzo dużo bliskich prób, z tego co widzę. Tutaj naprawdę, no było dużo takich prób, jak właśnie po tam 100 milionów, 50 milionów, nawet chyba była jedna 18 milionów, no ale nie możemy postawić tej kropki Daddy, nie możemy tej meduzy ubić. Pytanie do was, możecie napisać w komentarzu, czy macie jakieś, nie wiem, filmy, jakieś seriale, coś takiego do polecenia na Netflixie. Ostatnio pytałem na Twitchu, dużo osób mi powysyłało na Discordzie jakieś tam tytuły w prywatnych wiadomościach i tak dalej, natomiast no powiedzmy, że szukam czegoś, co naprawdę mnie wciągnie. Ja lubię jakieś takie filmy, powiedzmy, bardzo lubię jakieś horrory, nie muszą to być seriale, mogą to być też filmy, stricte na Netflixie, bo na razie tak naprawdę na telewizorze mamy dostęp do oglądania tylko Netflixa i YouTube'a, więc głównie tutaj o Netflixa mi chodzi. Także jak macie jakieś ciekawe horrory, które tam można obejrzeć, też jakieś, mówię, seriale, jakieś, nie wiem, filmy katastroficzne, coś w tym stylu, to możecie pisać. Ostatnio obejrzeliśmy Dom z papieru, to już no w sumie dość stary serial, jakby nie patrzeć. Natomiast tak jak obejrzałem pierwszy odcinek, drugi odcinek, to powiem wam szczerze, że naprawdę no, nudziło mnie to, bardzo mocno mnie to nudziło. Tak stwierdziłem, że nudy, że nie wiem, czym się ludzie tak podniecali, bo ja nigdy wcześniej tego nie oglądałem. No a potem jak się, powiedzmy, wciągnąłem w tą fabułę, w tą historię, to bardzo mi się spodobało. O, zobaczcie, meduska padła. Bardzo mi się spodobało i obejrzeliśmy w sumie całość. Także jeżeli macie coś w tym stylu, to piszcie w komentarzach, ja jakąś sobie listę zrobię i zobaczymy, może coś ciekawego znajdę. Dobra, zobaczmy tą meduzę, jak to tutaj wyglądało. Dużo grzybów na nią poszło, jak na prawie 8%, ale te procenty na tą górę Olimp, z tego co wiem, w tym SF Toolsie są zbugowane. Nieraz są za duże, nieraz są za małe. W każdym razie dobrze, że padła. Mamy 300 milionów ekspa zainkasowane. No i lecimy. Mam przyspieszenie razy 3, może obejrzymy całą tą walkę, zobaczmy jak to wyglądało. No tutaj, szczerze mówiąc, pół Negunda. W ogóle pachołki zbiły około połowy HP, ale nie było tutaj jakiegoś wow, tak jak w poprzednim przypadku, przy poprzednim przeciwniku. No i tutaj z naszej strony, zobaczcie, bardzo, bardzo mocne hity, bardzo mocne kryty i tą meduskę udało się ubić. Dobrze, mamy teraz, okej, tu mamy coś na wszystkie staty, to od razu rozmontowuję. Mamy teraz Surtra, na Surtra mamy w tym momencie 0,78%, on ma odporność na ogień. No i już tu ogarniam, żeby te runki sobie pozmieniać. Ojejku, o kurcze, zobaczcie, ja tutaj mam bronie na stojaku jeszcze stare po 15-17%, to są jeszcze, jak miałem, no jak zaczynałem grać tak naprawdę na tej postaci, to są z tego okresu bronie, co ciekawe, leżą sobie jako takie zapasowe. Dobra, teraz tak, odporność na zimną, tu sobie wymienimy. Tu mamy ogień, też to musimy wymienić. Powiedzmy odporność na zimno znowu. Tu mamy błyskawice i tu mamy błyskawice. Dobra, no i po tej zmianie runek, jak to wygląda na tego Surtra? Ile nam procentów się pojawiło? Jestem bardzo, bardzo ciekawy, czy faktycznie też taka duża różnica. S40 polski. Teraz tak, cyk, cyk. A, mamy 0,70, czyli praktycznie, czy ja w ogóle dobrze wszystko zrobiłem? Zimno, błyskawice, tu mamy zimno, tu mamy błyskawice, tu mamy błyskawice. Kurczę, no w teorii wszystko dobrze. No nie wiem, teraz mi pokazuje 0,88, no to jest chyba takie duże wahanie, ale jakoś bardzo nam to nie wzrosło. W porównaniu do tego, co się zmieniło na meduzie, to jakoś bardzo nam na tego Surtra procenty nie wzrosły. Także mówię, Dom z papieru obejrzałem, świetny serial, naprawdę mi się spodobał, bardzo mnie wciągnął. Oglądaliśmy, no pierwsze dwa odcinki, ja tak mam, ja generalnie tak mam, że jestem zawsze sceptycznie nastawiony do jakiegoś filmu, serialu, ale jak zacznę oglądać, jak powiedzmy poznam tam, no bohaterów, nazwijmy to, po prostu aktorów, jak się wciągnę w fabułę, no to naprawdę potem leci to bardzo, bardzo przyjemnie. Także mówię, jakieś filmy katastroficzne, horrory, co tam jeszcze,
No coś takiego możecie polecać, tak samo seriale. Ja tam sobie posprawdzam, jak będę czytał komentarze, no i jak coś mi faktycznie fajnego wpadnie w oko. O kurczę, zobaczcie, to zrobię listę. Zobaczcie, jak ten surt nam padł. I to jest właśnie to. Na meduzę mieliśmy prawie 8%, wydaliśmy na nią, nie wiem, 200 albo 300 grzybów. Na surtra mieliśmy 0,90 i wydaliśmy 100 grzybków. I nam padł i mamy kolejne osiągnięcie, zamknięty kolejny loszek w tym, w tej strefie... strefie mroku. Dobra, tu mamy na zręczność 872, minus 40. To też leci do rozmontowania. Obejrzymy sobie tą walkę z bomby, żeby mieć to z głowy. No i co? Teraz lecimy do szkoły magii. Na nią mamy w tym momencie 0,64%. Spróbujemy sobie łubić, to jest maguś. No i potem jeszcze sprawdzimy procenty. Natomiast z tego co widzę, to tak. Haniebny handlarz 0,02%, Athena not possible. Czyli wygląda na to, że chyba nic już tutaj więcej nie ubijemy, bo tutaj nam mamy loszek zamknięty, nie mamy kolejnego przeciwnika. Jak tego ubijemy, to też będzie loszek zamknięty, więc raczej na dzisiaj to tyle. Ale ten 5-3-5 dobijemy, więc zawsze spoko. Dobra, klikam to. Natomiast jeszcze jeżeli chodzi o osiągnięcia, to was może interesuje, co mi tu brakuje. No brakuje mi takich najbardziej late game'owych osiągnięć tak naprawdę, czyli ulep wszystkie budynki do poziomu 15 w twierdzy, wszystkie budynki do najwyższego poziomu, to też na pewno jeszcze długo minie, zanim to zrobimy. Wszystkie 49 osiągnięć, to już mamy 3. No i tu oczywiście tak, szkoła magii w strefie mroku, to sobie myślę, że dzisiaj zrobimy na luzie. Tutaj mamy tą górę Olim w strefie mroku. To jeszcze dużo czasu przed nami, żeby to zrobić. Karczmy mrocznych sobowtórów tak samo. No i mamy grotę potworów w mroku, ale tego nawet jeszcze nie mamy odblokowanego. To jest w ogóle, z tym nam chyba zejdzie najdłużej, nie? Z tym osiągnięciem nam wydaje mi się, że zejdzie najdłużej. Dobra, walczymy z Voldemortem, sami wiecie kim, w strefie mroku. No mówię, maguś, długo na nim staliśmy. W ogóle teraz mieliśmy sporo magów do ubicia, także nie ma co się dziwić, że no długo tutaj na tym zabójcy staliśmy, bo jednak magowie są dość ciężcy dla zabójcy. Ale na pewno nie tak jak dla zwiadowcy. Zabójca przez to, że ma właśnie te dwa uderzenia, dwie bronie, dwa hity, no to na tych magów, zwłaszcza late game'owych, jest po prostu lepszy. Jest delikatnie lepszy od zwiadowcy. Jest to tam jakoś dokładnie wytłumaczone na tawernie, z tego co widziałem, jakie zależności działają dzięki temu. W sensie, jakie zależności po prostu są na zabójcy, co tutaj się dzieje takiego, że właśnie jest on lepszy od zwiadowcy. Nie jest to jakaś kolosalna różnica, ale jakaś tam delikatna jest. Nie wiem dokładnie jak to wygląda, więc wam w tym momencie nie wytłumaczę, żeby was nie skłamać, musiałbym poczytać, no ale tak czy inaczej po prostu tak to wygląda, że ten zabójca jest delikatnie lepszy od zwiadowcy, zwłaszcza w takim późnym lejcie, gdy walczymy z magami. Czy jest to na tyle mocna, w sensie mocniejsza postać, żeby ją brać zamiast zwiadowcy? Nie wydaje mi się, raczej nie. Dlatego, że musimy pamiętać, że wybierając zabójcę, mamy tutaj dwie bronie do znalezienia, mamy dwie dobre runki do znalezienia w broni zamiast jednej, mamy dwa dobre kamyki do znalezienia zamiast jednej. Tak samo jak robimy sobie legendarny loch, to na wszystkich klasach postaci wystarczy, że dropniemy jedną broń i już jesteśmy w domu, na zabójcy są potrzebne dwie. Tak więc po prostu, no mówię, jest po prostu więcej roboty z tym zabójcą. Jest więcej roboty, wiadomo, że w late game'ie, no powiedzmy, że jest to po prostu łatwiejsze, bo już tak często nie wymieniamy itemków, mamy już tą maksymalną runę, gemy też rzadko już zmieniamy, no ale w tym early game, jak chcemy powiedzmy dorównywać innym klasom postaci, to jednak jest to dość problematyczne, żeby utrzymywać dwie dobre bronie, dwa dobre gemy, no i tak dalej, rozumiecie jak to wygląda. No ale tutaj to już każdy musi się zdecydować, ja na pewno zabójcę polecam dla grzybiarzy. Jak ktoś nie patrzy za bardzo na grzyby, jakoś mu tam bardzo na tych grzybach nie zależy, na oszczędzaniu, to zabójca będzie na pewno fajny i na pewno fun to play. Ja osobiście nie lubię klas postaci, które się posługują unikami, dla mnie ta pasywka jest taka, no nudna, po prostu nudna. Ja to widzicie, jakieś tam mocne buły, tak jak na przykład na magusiu, jakieś tam fajerwerki podczas walki jak na nekromancie, takie klasy do mnie przemawiają. Uniki, tak jak na zabójcy, na zwiadowcy, są dla mnie takie sobie, po prostu nie jest to pasywka dla mnie, ale wiadomo, jest to czysto stricte subiektywna opinia. Komuś się na przykład takie uniki podobają, a taki nekromanta mu się nie podoba. Po to jest tyle klas do wyboru w Shakesie, żeby każdy sobie wybrał taką, która akurat jemu się podoba, najzwyczajniej w świecie. Dobra, ciśniemy tego, sami wiecie kogo, no mówię, 0,60% to są najmniejsze procenty, w sensie ten loch, na niego mamy najmniejsze procenty niż na jakiejkolwiek inny w tym odcinku, no ale mimo wszystko wydaje mi się, że i tak on padnie. No gdyby on tutaj miał jakieś, nie wiem, 0,10, 0,20, to raczej bym sobie dał spokój i go nie klikał, natomiast z racji tego, że mamy na niego po prostu te
ponad 0,50, to wydam ile grzybów będzie potrzeba, żeby udało nam się go kliknąć. No i tutaj patrząc na to, że on ma 1 400 000 000 HP, to tak naprawdę no co chwilę mu zbijamy do jakichś 300 milionów, 200 milionów, tak więc o, tutaj nawet chyba było, jeżeli dobrze widziałem, 90 milionów, także po prostu jedna taka szczęśliwa próba, dużo krytów z naszej strony i ten sami wiecie kto powinien paść, co za tym idzie, dostaniemy jeszcze plus 5 statystyk z osiągnięcia, tak więc można powiedzieć same plusy. 100% klasera oczywiście mam tutaj od dawna, odkąd pokonałem karuzelę z idolami. No kurczę, fajny jest ten zabójca, no nie ukrywam, fajnie to wszystko wygląda. Gramy na serwerze polskim, jest to ostatni polski serwer, jaki wyszedł kiedykolwiek. Dużo osób mnie pyta, kiedy kolejny polski serwer, kiedy wyjdzie, czy w ogóle będzie i tak dalej. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że patrząc na to, że oni teraz poszli w serwery kontynentalne, głównie europejskie na ten moment wychodzą. Dwa, że jakieś tam stare krajówki oni po prostu łączą, robią te fuzje, teraz tych fuzji jest naprawdę bardzo dużo, to raczej już wydaje mi się, że po prostu dają sobie spokój z serwerami krajowymi, już takich serwerów nie będą wypuszczać, pewnie chodzi tutaj o sprawy stricte biznesowe. Serwery krajowe jak wychodziły naprawdę rzadko, czyli powiedzmy raz w roku, no to na pewno dawały fajny zastrzyk gotówki dla firmy, nie? Wiadomo, no jak tworzą swoją grę i tak dalej, mają pracowników, no to chcą na tym zarobić, po prostu każda firma chce zarabiać, to jest normalne. Natomiast no mówię, jak serwery krajowe zaczęły wychodzić coraz częściej, już tam dwa razy, trzy razy do roku, jak dobrze pamiętam, to po prostu ludzi już to zaczęło nudzić, ludzie znowu zaczęli na okrągłe, czekać na okrągłe serwery, tak jak na przykład ja na S40 i te poszczególne serwery pomiędzy nieokrągłe nie przynosiły aż takich korzyści. Patrząc tutaj na przykład na ostatni serwer niemiecki, czyli bodajże 43, no to on był naprawdę słaby, on miał naprawdę bardzo niski poziom. Także no chyba po prostu decyzja stricte biznesowa. Chociaż wydaje mi się, że właśnie taki jeden krajowy serwer na rok, może powiedzmy na półtorej roku, to nie byłoby głupie, bo już ludzie są po prostu głodni. Ja już to widzę w komentarzach, ja już to widzę po jakimś czacie na Twitchu, że dużo jest pytań, kiedy nowy polski serwer. Ludzie czekają, ludzie nie chcą co niektórzy grać na serwerach europejskich, tylko właśnie czekają na tą krajówkę. A w mojej opinii ona raczej się nie pojawi. No nie chcę mówić, że wcale, bo może, o dobra, siedzi, bo może tam w przyszłości się pojawi, ale na pewno nie prędko, wydaje mi się, że nie prędko, więc po prostu no nie ma co czekać, lepiej sobie zacząć na jakimś europejskim, teraz niedługo EU10, więc jest to naprawdę odpowiedni moment, żeby zacząć grać, bo jest to serwer okrągły, będzie bardzo mocny, bardzo długo aktywny na pewno, tak więc no mówię, EU10 strzał w dziesiątkę, jeżeli ktoś sobie czeka, no wstrzymuje się po prostu z zaczęciem gry na jakimś i czeka na jakiś polski serwer, nie? To ten EU10 będzie na pewno dobrym wyborem. Dołączyć do jakiejś polskiej gildii i tak naprawdę jesteśmy w domu. Bo mówię, krajówki bardzo możliwe, że się w ogóle nie doczekamy. Ale dla mnie jest to duży plus. Szczerze mówiąc, dla mnie jest to duży plus, bo patrząc na serwery polskie, nie było to... No te serwery polskie były takie średnie, nie? W sensie non-stop jedne i te same osoby, bardzo dużo napinaczy, jak to zawsze w takich gierkach ma miejsce, nie tylko w Shakesie, ale w innych też. Więc po prostu, no dla mnie serwery europejskie zdecydowanie lepsze. Dobrze, tyle. Sprawdźmy jeszcze procenty. Ubiliśmy tak naprawdę wszystko, co mieliśmy dzisiaj ubić. Zobaczmy jeszcze te procenty ostatecznie, ale raczej nic tutaj już nie ruszymy przez długi, długi czas. Tutaj mamy S40, cyk, wszystkie. No i dokładnie. Haniebny handlarz not possible i Athena not possible. Tak więc no jesteśmy jeden loszek do tyłu chyba, czy nawet dwa. Czekajcie, jeszcze raz przypomnienie, jak to wyglądało na magu, jak to wygląda na magu. Tutaj Athenę pokonaliśmy, tak, czyli tutaj mamy jeden loch do przodu w górze Olimp, stoimy na Herkulesie, no a tutaj na tym zabójcy tej Ateny nie pokonamy. Tak więc, tak jak wspomniałem, jeden loch do tyłu względem magusia, no ale nie ma co się dziwić, maguś z magami ma o wiele łatwiej. Tutaj no na tym zabójcy magowie są ciężcy, naprawdę ciężcy. Tyle chyba. Chyba tyle z mojej strony, wbiliśmy ten 5-3-5, więc powiedzmy, że spoko. Tutaj jutro mamy książeczki z expem, zawsze to levelik do przodu, zawsze to troszeczkę więcej golda ze wszystkiego i tak dalej. Cel na odcinek generalnie wykonany, bo ubiłem wszystko to co miałem, dwa lochy zamknąłem, dwa osiągnięcia nowe wpadły do klaserka, wszystko git. Dawajcie znać co wy sądzicie o tych serwerach, jakie jest wasze zdanie, krajowych, europejskich i tak dalej.
No ale tak jak wam wspomniałem, może jeszcze tą pierwszą walkę obejrzymy w całości, bo ją chyba skipowałem, to powiedzmy, że jeszcze obejrzę w całości. Moim zdaniem po prostu, no, serwery europejskie są lepsze i raczej krajówki już nie wyjdą. Połączą serwery te takie najbardziej wymarłe, nazwijmy to, po prostu zrobią fuzję, zrobią tam F1, 2, 3, 4, tak jak to robią do tej pory, no i skupią się stricte na serwerach europejskich, może w przyszłości jakieś inne kontynenty, nie wiadomo. Też dużo osób się śmieje i czeka na jakiś serwer, no jakiś, powiedzmy, amerykański czy coś takiego, generalnie z innego kontynentu. No ale na to też w tym momencie wydaje mi się, że się za bardzo nie zapowiada. Tak czy inaczej, no tak to chyba będzie wyglądać. Zobaczcie, jak w ogóle teraz się serwery prezentują. Teraz mamy tutaj, no, połączone światy gry. Mamy już 8, teraz będzie niedługo 9, 10, 11, 12, więc już plany są dość mocno do przodu. Mamy tą kategorię Europa, tutaj są serwery europejskie. No i cała reszta jest wrzucona w stare światy gry, które prędzej czy później na pewno zostaną połączone. Tyle tak naprawdę ode mnie, dawajcie znać, mówię, w komentarzu też, jak to z waszej strony wygląda, co wy sądzicie o tych serwerach, a ja wam ślicznie dziękuję, dziękuję wam za uwagę, dziękuję wam za oglądanie, ładny progresik na zabójcy, 4 loszki ubite, jak na ten level to jest naprawdę bardzo dużo, no i zadanie na odcinek można powiedzieć, że wykonane. Subskrypcję z dzwonem oczywiście zostawcie, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie, piszcie komentarze, to co mówiłem na początku, to co mówiłem w trakcie filmu, kciuka w górę oczywiście zostawcie. Dziękuję ślicznie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!